Witam państwa bardzo serdecznie ponieważ mieliśmy ograniczony czas 5 minut wystąpienia w sprawie bardzo ważnej dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego najmłodszych pacjentów więc pozwoliliśmy sobie zaprosić państwa tu na konferencję i podzielić się wrażeniami. Otóż wystąpienie pani premier praktycznie ograniczało się do tego, że zwaliła jak zwykle winę na poprzedników. Nie usłyszałam ani jednego konkretu, konkretu, który służyłby rozwiązaniu tego problemu, który jest problemem już nie tylko tych rodziców i tych dzieci, które w tej chwili były leczone w centrum zdrowia dziecka, ale problemem przede wszystkim ochrony zdrowia. Jeśli, jeśli dzisiaj pani premier nie potrafi powiedzieć ustami własnego ministra nic poza jednym, że chciałby, ale nie może, to, to ja mam wrażenie, że to jest motto jego wypowiedzi i mam nadzieję, że to dotyczy tylko i wyłącznie pana ministra, a nie całego rządu. Pani premier nie może uciekać się od tego, że jej udział, jakikolwiek udział w tych rozmowach, które w tej chwili się toczą w Centrum Zdrowia Dziecka jest udziałem politycznym, dlatego, że to właśnie pani premier odpowiada za bezpieczeństwo szeroko pojęte w naszym kraju, również bezpieczeństwo zdrowotne. Jeśli pani premier nie dostrzega tego, że długi, które pozostawił PiS wtedy, kiedy po dwóch, dwóch latach swoich rządów praktycznie rzecz biorąc, mówię o zadłużeniach szpitali, niewiele tylko i wyłącznie wzrosły w pozostałych szpitalach, że również Centrum Zdrowia Dziecka nie było wolne od długu wtedy, kiedy ja przejmowałam tekę ministra zdrowia, to znaczy, że nie ma w niej dobrej woli do rozwiązania tego problemu. Pan minister zwalał winę tylko i wyłącznie na pielęgniarki. Dzisiaj dzielił środowisko. Dzisiaj mówił, przeciwstawiał pielęgniarkom lekarzy. Dzisiaj nie usłyszałam ani jednego słowa, ile pieniędzy zamierzają przeznaczyć, jak zamierzają zwiększyć wycenę procedur po to, żeby sytuacja Centrum Zdrowia Dziecka się poprawiła, i nie słyszałam też ani jednego konkretu od pana y, ministra Radziwiła o tym, jak chce rozwiązać ten problem, bo ten problem musi być rozwiązany. Jestem przekonana, że to, co my w ciągu swoich ośmiu lat zrobiliśmy nie tylko dla środowiska pielęgniarskiego, ale również dla Centrum Zdrowia Dziecka, będzie tematem wypowiedzi moich tu następców, czyli ministra Arukowicza i pana ministra Zembali. Bardzo proszę. Proszę Państwa, od ponad dwóch tygodni pacjenci Centrum Zdrowia Dziecka są odsyłani do innych szpitali, zaś minister zdrowia rozpoczyna swoje wystąpienie od podziękowań dla pracowników Kierownictwa Resortu Zdrowia. To świadczy o kompletnym braku zrozumienia roli, jaką pełni minister Radziwiłł w rządzie. To świadczy także o kompletnym braku pokory. E, stwierdzenia, które padały z ust pana ministra, że to pielęgniarki przekroczyły granice, e, w bardzo ciekawy sposób odnoszą się do wystąpień pana ministra Radziwiłła ze stycznia 2015 roku. Kiedy strajkowali lekarze POZ i kiedy pan minister radziwił, wtedy sekretarz radziwił Naczelnej Rady Lekarskiej, w sposób otwarty wspierał lekarzy, którzy zamknęli gabinety przed pacjentami. Każdy rząd boryka się z problemem protestów w służbie zdrowia. Każdy. Tylko rolą ministra zdrowia jest podejmowanie decyzji, a nie komentowanie rzeczywistości i obrażanie środowiska. Kiedy my borykaliśmy się z protestem lekarzy w roku 2015 kilku tysięcy przychodni, negocjowaliśmy 24 na dobę. Ja i każdy z moich wiceministrów spędzał 24 godziny na dobę z protestującymi, po to, żeby zabezpieczyć pacjentów. Dzisiaj minister Radziwił stwierdza, że pacjenci są bezpieczni. Którzy pacjenci? Ci z nowotworami, którzy są odsyłani dzisiaj do innych klinik? Minister otrzymał polecenie od premiera rządu tydzień temu o tym, że ma prowadzić dialog i ma skończyć strajk. Ja kontaktowałem się z protestującymi w piątek. Minister zdrowia nie pojawił się. W Centrum Zdrowia Dziecka przez kilka dni. To tak naprawdę kompletne niezrozumienie roli. Minister zdrowia musi podejmować decyzje i brać odpowiedzialność. I chcę też powiedzieć, że minister zdrowia musi być odpowiedzialny za słowa, które wypowiada wcześniej. Mam przed sobą uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej, podpisaną przez ówczesnego prezesa pana Konstantego Radziwiła, w której wnosi ustawę do Sejmu. O trzykrotnej podwyżce wypłat dla lekarzy. Ani słowa o pielęgniarkach. I dzisiaj minister zdrowia, który podejmuje jako jedno z pierwszych swoich decyzji to, że przekazuje 16 milionów złotych dla działaczy samorządu lekarskiego i jednocześnie dzisiaj z mównicy mówi, że rządu nie stać na to, żeby sfinansować 7 milionowe oczekiwania pielęgniarek z CZD, świadczy o tym, że kompletnie pomylił rolę, w której występuje. Minister Zdrowia nie może być reprezentantem środowiska lekarskiego w rządzie. A takim się wydaje być dzisiaj minister Radziwił. Minister Zdrowia jest reprezentantem pacjentów w rządzie, a nie środowiska lekarskiego. Oczekujemy od pana ministra po pierwsze bezpośredniego włączenia się do negocjacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Po drugie przedstawienia realnych propozycji pielęgniarkom i stworzenia mechanizmu, który zabezpieczą pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka. Nie oczekujemy od pana ministra występów medialnych, obserwacji, analizy i wszystkich tych czynności, które dotychczas podejmował. Oczekujemy, że dzisiaj natychmiast po tej debacie stawi się w centrum zdrowia dziecka i osobiście przejmie negocjacje i zakończy strajk. Taka jest rola ministra zdrowia. Witam państwa, pani premier, szanowni państwo. Mój komentarz może zacznę od bardziej ogólnych stwierdzeń. Proszę łaskawie sięgnąć do dokumentacji do wypowiedzi i doświadczycie państwo, że wśród wielkich reformatorów i z dobrze zapamiętanych ministrów Jacka Żochowskiego, Franciszki Cegielskiej, e, potem Zbigniewa Religii, każdy z nich mówił o tym, że sytuacja pielęgniarek jest trudna. Czyli mówienie dzisiaj, że 8 lat stanowi szczególny jakiś wyłom jest niewłaściwe. To po pierwsze zwróciła na to uwagę bardzo starannie wypowiedzi pani premier. Natomiast chciałbym, odnosząc się do spraw, żebyście Państwo zapamiętali, zechcieli zapamiętać trzy fakty. Pierwsze, nie uciekaliśmy od udziału w roli mediatorów w negocjacjach. Mówił o tym minister Arukowicz. Ja mówię w trzecim dniu mojego. Moje misji bycia ministrem, spędziłem w Wyszkowie i mimo, że powiedziano najpierw, że jest pan niepotrzebny, a po ośmiu godzinach mówi, zapraszamy pana, siedziałem tam na korytarzu i potem całą noc i kolejne dni. Rolą e, odpowiedzialnych ministrów jest e, pomoc w negocjacjach. To po pierwsze. Po drugie, cieszę się, że dzisiaj minister zdrowia Konstanty Radziwił zauważył wreszcie, że to, co pani premier, żeśmy podpisali dzięki pani akceptacji, to była wielka umowa społeczna, że to 4 razy 400 które jeszcze niedawno wyśmiewano, to jest najważniejsze dokonanie w stosunku do zawodu pielęgniarskiego, podnosząc stawkę, ale w sposób pragmatyczny, to znaczy taki, że nie rozwala systemu, budżetu i pozwala na to, żeby indywidualizować. Czyli jest osoba, która zasługuje, żeby dać 800 tysiąc, a drugi mniej. Nie zapominajmy. Trzecie, bardzo nas boli, myślę panią, nas wszystkich, pan, każdego z nas, że zapomina się, że to za pani wsparciem, pani premier, myśmy razem z ministrem Czerwińskim, ministrem Skarbu, Rozpoczęli w tym samym czasie spotkania, żeby dwa naj, najsilniejsze szpitale pediatryczne w Polsce Centrum Zdrowia Dziecka i Centrum Matki Polki z, zrestrukturyzować, pomóc. Proszę Państwa, troszkę bardziej zaawansowani byli w tej reformacji koledzy z Łodzi i zdążyli to zrobić do października, ale. 95% całej dokumentacji i rozwiązań byśmy zostawili gotowych i następcy w styczniu podpisali. Dzisiaj zapominają o tym zdarzeniu. To nasze działanie, bardzo ważne wobec wymagalnych, te działania umożliwiły rozpoczęcie reformy. Trzecia rzecz, której nie powiedziano, otóż nie jest tajemnicą, dlatego cytowałem Żohowskiego, czy nam się podoba, czy nie. Że szpitale akademickie, Instytuty, i my o tym wiemy, mają malejącą rentowność i o diagnozie mówiono dzisiaj za mało. Z tego powodu przygotowaliśmy w rozporządzeniu owu, które mogło wejść we wrześniu, a może wejść jeszcze teraz w styczniu i zarezerwowaliśmy 130 milionów złotych funduszu. 130 milionów złotych funduszu, zaraz powiem o tym, na to, żeby nastąpił wzrost punktów w szpitalach akademickich i instytutach o złotówkę. To jest ten model francuski, który został przez całe środowisko akademickie zaakceptowany z, z udziałem rektorów Kraumus, poddany dyskusji i nie wiem czemu z tej wędki bardzo ważnej, bo gdyby to wprowadzono, zachęcam, żeby to zrobić teraz, to Centrum Zdrowia Dziecka miałoby 5 milionów więcej. Zatem jeżeli się tak popatrzy i do czego zachęcam, to, to, to proszę jednak więcej obiektywizmu w, tej, w tych ocenach, a ja Pani Premier dziękuję, nie tylko dlatego, że Pani była wtedy, kiedy było najtrudniej, bo, ale także dlatego, że miała Pani odwagę podjąć te działania, które myśmy jako ministrowie wspierali. I to chcę Państwu powiedzieć. Na koniec podtrzymuję pogląd, który towarzyszył mi, kiedy napisałem list otwarty do moich przyjaciół lekarzy 19, wydrukowany w Gazecie Wyborczej 19 lutego 99 roku, że strajk i odejście od chorych jest niemoralne, nieetyczne, niedopuszczalne. Stało się to w 99 roku, Potem lekarze rodzinni pokazali to, o czym mówił minister Arukowicz. Dzisiaj pielęgniarki. My dzisiaj mówimy, że pozycja pielęgniarek jest najważniejsza, żeby pokazać siłę szpitala, ale to nie upoważnia i o to bardzo prosimy, żeby odejść od łóżka chorego. To jest coś, co jest niedopuszczalne i wierzę, że nigdy więcej to nie nastąpi. W demokratycznym kraju można przyjąć inne formy równie skuteczne i dzisiejsze to spotkanie z tego. Dziękuję Pani Premier, dziękuję Państwu.